20 lat działalności GSK w Polsce to inwestycje ponad 2 miliardów złotych, głównie zakup i rozwój fabryki oraz jej modernizację. Dziś możemy powiedzieć z tej perspektywy 20 lat, że produkujemy leki w Poznaniu, które trafiają na ponad 130 rynków na całym świecie. Leki również innowacyjne, szczególnie w obszarze leków antyretrowirusowych HIV-AIDS. Ale działalność i fabryka GSK to nie wszystko. W Polsce mamy również dwa centra logistyczno-dystrybucyjne szczepionek oraz produktów ochrony zdrowia, a także przykład inteligentnej industrializacji, czyli centra doskonałości. Mamy ich obecnie 5. Największe centrum to centrum GSK IT, w którym pracuje ponad 700 osób, dostarczających szeroko rozumiane usługi IT dla pracowników GSK, ponad 11 tysięcy na całym świecie. W sumie GSK w Polsce zatrudnia 2000 pracowników. Cieszymy się, że mamy szansę rozwijać się w Polsce i mamy nadzieję, że będziemy się rozwijali w przyszłości. Plany na przyszłość związane są z możliwością rozwoju już w tych obszarach, w których się specjalizujemy. Będziemy starali się pozyskiwać nowe transfery leków. Przez ostatnie 20 lat tych transferów do Polski udało nam się przyciągnąć ponad 80. Oprócz tego będziemy starali się rozwijać również, jeśli chodzi o centra doskonałości, czyli powiększać zatrudnienie, ale być może jakieś nowe centra też uda nam się przekonać do tego korporacje. No i produkcja leków innowacyjnych w fabryce w Poznaniu. Mam nadzieję, że to też jest ten obszar, w którym będziemy się rozwijać. Co będzie miało wpływ również na poziom eksportu, ale również prawdopodobnie na płacone daniny publiczne z tytułu podatków CIT, PIT, VAT oraz ZUS. GSK w Polsce to również badania kliniczne prowadzone w 8 obszarach terapeutycznych, w których bierze udział obecnie ponad 800 pacjentów. Będziemy się starali, żeby było ich więcej.